Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku u mnie na kanale znów będą królować się skoki narciarskie. Specjalnie dla Was podsumuję ten sezon narciarski, który oglądaliśmy przez 5 miesięcy. Opowiem Wam o, tak na dobrą sprawę, o takich momentach, które najbardziej mi zapadły w pamięci, co najbardziej z właśnie tego sezonu zapamiętam. Jeżeli chodzi o taką pierwszą rzecz, to na pewno konkurs super duetów i bym powiedział to pierwsze zwycięstwo historyczne Żyły i Kubackiego. Podobała mi się ta formuła tych zawodów, które mieliśmy do czynienia, widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych, w Luck Place, moi drodzy. To mi się bardzo podobało i chciałbym, żeby kiedyś właśnie w Igrzyskach Olimpijskich, także na Mistrzostwach Świata, super duety także zagościły w tych imprezach. No i fajnie będzie, jeśli znów Polacy będą zwyciężać. To było coś pięknego, zobaczyć, jak właśnie weterani Piotr Żyła i Dawid Kubacki zwyciężają. Ten sezon był dla nas niesamowity, bo biorąc pod uwagę właśnie te konkursy drużynowe, no to mieliśmy 21 podium, 19 indywidualnych. Kolejny jakby taki punkt tego sezonu to dla mnie obrona mistrzowskiego tytułu przez Piotra Żyłę. To było coś pięknego, że właśnie Piotrek potrafił z 13 miejsca wskoczyć na pierwsze i ten mistrzowski tytuł, który wygrywał w Oberstdorfie, obronił w Planicy. A jak wiadomo, wejść na sam szczyt jest łatwo, ale zdecydowanie dwa razy trudniej jest utrzymać się na tym szczycie. Już wtedy Piotr Żyła, gdy wygrywał, był jakby najstarszym mistrzem, a tutaj Piotrek potrafił to obronić. I jeszcze bym powiedział, rangi tego zwycięstwa dodaje to, że trzeba wziąć pod uwagę, że Piotrek Żyła w tym sezonie nie zwyciężał, że ogólnie Żyła rzadko kiedy wygrywa w Pucharze Świata, wskakuje na podium, ale często Kraft, Granerud czy inni zawodnicy, czy Dawid Kubacki okazywali się od niego lepsi, ale opanował pewną umiejętność, potrafi wygrywać mistrzowskie tytuły na tych wielkich imprezach. No, zobaczcie, Granerud, dominator od kilku lat, zdobył drugą kryształową kulę, wygrał turniej czterech skoczni, ale jednak na tych wielkich imprezach, w mistrzowskich, bym powiedział, tych mistrzostwach indywidualnych, no nie potrafi, jakby się spala, jeszcze nie opanował tej sztuki, a Piotrek Żyła to potrafi. To był taki drugi punkt jakby tego właśnie sezonu. Trzeci punkt dla mnie, no to odbudowanie kadry polskiej przez Tomasza Tumbichlera. To było coś pięknego. Pamiętacie, zeszły sezon, nasza kadra była rozbita. Niektórzy zawodnicy zastanawiali się, czy nie kończyć karierę, a austriacki trener potrafił jakby poprzez ten swój zapał do pracy, przez niesamowite kompetencje, jako młody szkoleniowiec potrafił dogadać się z tymi starszymi i z tymi młodszymi. No i wrócili, no dwóch mieliśmy zawodników w topowej dziesiątce, w topowej piętnastce trzech zniszczył i także do tego jeszcze wąsek życiowy sezon rozgrywali. Ta nasza kadra zajęła czwarte miejsce w Pucharze Narodów i biliśmy się do końca. Po zeszłym nieudanym sezonie odbudowaliśmy naszą kadrę bez dwóch zdań. Także warto tutaj dodać, ja także jeszcze ten sezon zapamiętam z uwagi na emocjonującą rywalizację, no bo byliśmy świadkami walki o zwycięstwa, o punkty Pucharu Świata, tak na dobrą sprawę, przez czterech zawodników, którzy zdominowali tą walkę, no bo mieliśmy Graneruda, mieliśmy Krafta, Laniszka, Dawida Kubackiego i ci zawodnicy między sobą najczęściej walczyli o zwycięstwa. Jeszcze w pewnym momencie od Sapporo do tej czwórki doskoczył Kobayashi. Zobaczcie, moi drodzy, Granerud 18 razy na podium, do tego jeszcze właśnie Kraft 17, Laniszek 16,
15, Dawid Kubacki 15. Gdyby nie choroba pewnie Marty, to pewnie Dawid by jeszcze więcej miał tych miejsc na podium. No i plus do tego Kobayashi 6 razy i 4 razy Żyła i Geiger. No to to był najbardziej emocjonujący sezon, jeżeli chodzi o taką rywalizację wśród tych zawodników. No to 10 Polaków punktowało. Wyobraźcie sobie, że Wąsek 19 razy punktował i także Aleksander Zniszczoł 17 razy. Także tutaj warto dodać, że dla mnie także tak zapamiętam ten sezon z uwagi na Zniszczoła, bo ten skoczek wielokrotnie był jakby no, lekceważony, przez wielu kibiców wyśmiewany. Był w tej kadrze od wielu, wielu lat, ale jakby nie potrafił się przebić. Wielu skoczków w przeszłości zrezygnowało z kariery. No, biegun, do tego jeszcze, moi drodzy, wyobraźcie sobie też brat kota. I tak można byłoby wymieniać po kolei skoczków, którzy przedwcześnie kończyli kariery, że jakby nie wytrzymali tego ważnego momentu. A Aleksander Zniszczoł mimo tych trudności jakby no, wytrzymał te trudne chwile i potrafił z kadry B wskoczyć do kadry A i być pewnego rodzaju rewelacją. 17-krotnie punktować w ostatnim konkursie tego sezonu, także no, bił swoje rekordy. W drużynówce także był z opakami na podium. Więc jak widzicie, no, dla mnie to jest pewnego właśnie ten sezon zapamiętam z uwagi na to, że zawodnik, który jakby nie był podstawowym członkiem naszej kadry A, potrafił jakby z tej kadry B wskoczyć do tej drużyny i punktować. Właśnie pamiętacie, że Tomasz Tumbichler zostawił tą furtkę, że jedno miejsce zawsze było, że była ta rotacja i dany skoczek mógł w pewnym momencie wykorzystać tą szansę i Aleksander Zniszczoł w pełni to wykorzystał. No, powiedzmy sobie szczerze, ten sezon był mocno nieprzewidywalny. Mieliśmy dużo takich zwrotów akcji, gdzie no naprawdę wydawało się na początku sezonu, że Dawid Kubacki jako taki dominator wygra ten Puchar Świata. Później w pewnym momencie Graner doskoczył do Kubackiego, wygrał turniej czterech skoczni, zmniejszał tą przewagę, ale długi czas Kubacki był tym wiceliderem i cały czas jeszcze tam Laniszek doskakiwał, walczył, w pewnym momencie do walki się włączył Kobayashi, także Kraft by skakał nierówno, ale w pewnym momencie skoczek z Austrii po mistrzostwach świata, na których trochę mnie zawiódł jakby w tej dalszej końcówce sezonu, no jak taki sprinter miał bardzo dobry finish. Wielokrotnie nas Austriak podopieczny Witkelca przyzwyczaił do tego, że potrafi w trudnym sezonie tą końcówkę dobrze wytrzymać i wskoczył na drugie miejsce podium. Także ten sezon zapamiętam z uwagi na zachowanie Laniszka, na to całe wydarzenie. Dawid Kubacki z uwagi na chorobę swojej żony wycofuje się właśnie z zawodów, przez co jakby później traci te czwarte miejsce. Na końcu mamy zachowanie Laniszka, docenienie Dawida Kubackiego, wsparcie, ta podobizna Dawida Kubackiego na podium, gdzie Kraft płacze, Laniszek również płacze. I te słowa Laniszka, który wiele zyskał u polskich kibiców, to pokazuje, jak, powiedzmy sobie szczerze, skoki narciarskie są pięknym sportem, gdzie nie tylko jest taka rywalizacja między tymi zawodnikami, ale ski jumping, ogólnie ski jumping family, to jest, tak jak mówią te słowa, jest to rodzina, tutaj wszyscy zawodnicy się szanują, walczą na tej skoczni, ale wspierają się. Jest niewiele sportów, nawet bym powiedział, że skoki narciarskie to jest taka dyscyplina, gdzie jednak no, chyba jedna z niewielu, gdzie właśnie skoczkowie rywalizują ze sobą na tej arenie, a potem potrafią właśnie, są gotowi na takie gesty, moi drodzy.
Jeżeli chodzi ten sezon, także zapamiętam z uwagi na to, że to był najgorszy występ reprezentacji Niemiec, znaczy sezon od 10 lat. Ostatni raz tak podopieczni Hungachera skakali w 2013 roku. No powiecie mi tak, że najgorszy, piąte miejsce w tej klasyfikacji drużynowej, dwa medale na mistrzostwach świata, te indywidualne, no bo Wellinger i do tego jeszcze Geiger zdobyli złoto w miksie. Okej, Hungacher jak to zwykle na te wielkie imprezy przygotował skoczków, no ale piąte miejsce w klasyfikacji generalnej, biorąc pod uwagę zeszły sezon, gdzie byli na trzeciej pozycji, tylko 8 miejsc na podium, 2 zwycięstwa. To jest jednak, biorąc pod uwagę tą nację, no to jest poniżej tych oczekiwań, tym bardziej, że Hungacher jakby zapowiadał, że to będzie najlepszy sezon w wykonaniu reprezentacji Niemiec. Warto podkreślić, że Wellinger był tylko w topowej dziesiątce, 7, Geiger 11, Eisenbichler 15. No, nasi sąsiedzi są na pewno rozczarowani, ale Stefan Hungacher zapowiada, że przyszły sezon będzie zdecydowanie lepszy, że wprowadzi, wyciągnie wnioski z tego sezonu, także zastosuje nowoczesne metody szkoleniowe i sprawi, że reprezentacja Niemiec będzie lepiej skakać. No to właśnie dla mnie takie rozczarowanie i zapamiętam ten sezon z uwagi na to, że Stefan Hungacher, jasne, przywiózł te medale z tych wielkich imprez, ale Polacy byli zdecydowanie lepsi od Niemców. Mimo tego, że były te medale i tak Wellinger odbudowany wrócił na ten wielki szczyt, to moim zdaniem dla Niemców ten sezon jest podobny do tego, jaki my mieliśmy w tym ostatnim, kiedy właśnie trenerem był Doleżal. Tak to właśnie widzę. Ten sezon zapamiętam z uwagi na to, że mieliśmy takich dwóch dominatorów, bo Granerud 12 razy wygrywał, Kubacki 6, Kraft 5 razy, Laniszek 4 razy. To mogło się podobać. Teraz jak spoglądam na klasyfikację i teraz przejdę, moi drodzy, do oceny polskich skoczków. Dawid Kubacki na 4 pozycji. No już wam tutaj opowiadałem. 15 miejsc na podium, 6 zwycięstw. Normalnych, pobity rekord Adama Małysza. Wydawałoby się, że w normalnych okolicznościach tyle miejsc na podium, także bycie tyle czasu liderem, później wiceliderem, wydawałoby się, że taka zdobyć punktowa powinna jakby zapewnić wygraną w tym w końcowej klasyfikacji generalnej. No ale akurat Kubacki trafił na silniejszych od siebie rywali. No i do tego właśnie te problemy zdrowotne i ta piękna decyzja o wycofaniu się z dalszej części sezonów sprawiła, ja uważam, że to jest bardzo dobry sezon w wykonaniu Dawida Kubackiego. Tu warto podkreślić, że Thomas Tumbichler mówi o tym, że widzi u Dawida Kubackiego dalsze rezerwy, że ten zawodnik mimo 33 lat dalej może stać się lepszy, że to, co wprowadził ten trener w ostatnim czasie, to jest pewnego rodzaju proces. Pamiętacie, że poprawił odbicie, także tą fazę lotu. Także trzeba wziąć pod uwagę, i to mi się podoba, i biorąc pod uwagę te problemy rodzinne, Adam Małysz zapowiedział, że Dawid Kubacki będzie mógł się przygotowywać indywidualnie do sezonu. Tak na wzór, tak jak kiedyś właśnie Orzeł z Wisły przygotowywał się indywidualnie. Więc mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Zresztą Dawid Kubacki zapowiedział, że będzie dalej skakał. I to jest piękne, że mimo tak upływającego czasu, pomimo tak fenomenalnego sezonu, Tomasz Tumbichler widzi u Dawida to, że ten skoczek może zdecydowanie lepiej w kolejnym roku skakać i wyskakać, bym powiedział, nawet wygrać Puchar Świata, czy wskoczyć na te upragnione podium, bo w normalnych okolicznościach, tak jak właśnie śpiewał moi drodzy Sokół, to Dawid Kubacki mógłby bez problemu, gdyby to były zupełnie inne okoliczności, to najprawdopodobniej by jednak był na tym podium. Ale wracając do kolejnego skoczka, Piotr Żyła zajął 6 miejsce. Tutaj, jak w poprzednim odcinku wam opowiadałem, Piotrek był właśnie w topowej 6.
zawodnikiem najwyżej sklasyfikowanym, który nie odnosił zwycięstwa. Znalazł się na 6. miejscu, 4 miejsca na podium. Ten początek, jakby powiedziałbym, sezonu miał fenomenalny. W turnieju 4 skoczni mieliśmy 3 zawodników w topowej 6. No i także warto podkreślić, że Piotr Żyła na Mistrzostwach Świata fenomenalnie skakał, obronił ten wielki tytuł. Później jednak ta choroba jakby spowodowała, że Piotrek w tej końcowej fazie skakał zdecydowanie gorzej. No, wygrany konkurs duetów z Dawidem Kubackim to było coś pięknego. To mi się podoba, że Piotrek Żyła właśnie ten sezon cały miał bez żadnych takich problemów zdrowotnych, nie miał żadnej kontuzji. No i Piotrek Żyła zapowiada, że jakby dalej będzie kontynuował karierę, że będzie się cieszył skokami. Niektórzy dziennikarze się pytają, czy będzie do 40 skakał. Piotrek Żyła mówi, że na razie to po prostu nic mu nie dolega i tak chce po prostu skakać, po prostu tak z dnia na dzień, kolejny sezon i będzie później spoglądał, patrzył, czy da radę doskakać do Igrzysk Olimpijskich. Kolejny w tej klasyfikacji to jest Kamil Stoch, moi drodzy, 14 miejsce zajął. Kamil w tym sezonie czuję ogromny niedosyt. Był kilkakrotnie blisko tego, żeby wskoczyć na podium. Wyobraźcie sobie, że to jest tak jakby po raz pierwszy od 7 lat nie wskoczył na podium. Cały czas czeka na te 40. zwycięstwo. Prezentował fenomenalną tą formę w czasie turnieju 4 skoczni, bo był w topowej 5, potem był kilkakrotnie blisko tego właśnie podium. W Sapporo niewiele zabrakło. Warto docenić jego postawę na Mistrzostwach Świata, gdzie był blisko, żeby wskoczyć również na pudło, zdobyć medal. No i właśnie to naszego mistrza frustrowało, że nie był w stanie zwyciężać. Wielokrotnie wygrywał takie serie treningowe, nawet w pewnym momencie czasem za bardzo chciał w tych zawodach zwyciężać i to powodowało, że popełniał błędy. Ale tak jak po poprzednim sezonie nie czuł tej radości, to Tomasz Tumbichler jakby sprawił, że ten zawodnik poczuł radość, skakał coraz lepiej. Był blisko tego upragnionego podium, nie udało się, ale jak widzicie w planicy, skacząc daleko, spóźniając skoki, pokazał, że dalej jest w stanie rywalizować w tej topowej 10. Wiadomo, że Kamil Stoch jakby nie zadowala się tymi miejscami w topowej 10. On chciałby wygrywać regularnie i to go frustrowało. Ale tak jak powiedział w wywiadzie dla Interi, on chce dalej właśnie skakać. Kolejny rok jego jakby celem będzie zwyciężyć po raz 40. przeskoczyć Adama Małysza. Tomasz Tumbichler w wywiadzie, który udzielił na zakończenie sezonu, powiedział, że jeżeli chodzi o Kamila Stocha, to mu się podoba, że ten zawodnik, mimo tego, że tyle wygrał, tyle osiągnął, jest 3-krotnym złotym medalistą olimpijskim, wygrywał 2-krotnie Puchar Świata, to Kamil cały czas jest głodny zwyciężania, cały czas się chce czegoś uczyć i nawet od tego trenera wiele się nauczył. Tylko tak Tomasz Tumbichler widzi to tak, że jakby, jeżeli chodzi o Kamila Stocha, takiego mistrza, muszą po prostu jakby zmienić ten cały system pod względem tym jakby fizycznym, jakby trzeba postawić na to, wyznaczać cele. Pamiętacie, że w przyszłym sezonie mamy loty narciarskie. Kamilowi brakuje tego mistrzostwa, bo jest wicemistrzem z Oberstdorfu w lotach narciarskich, ale tego jakby bym powiedział świętego grala mu brakuje, żeby stać się takim gołtem, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Turniej jest 4 skoczni. Fajnie byłoby, gdyby kolejny raz wygrał. No i tak mi się wydaje, że do następnego sezonu, jeżeli chodzi o Kamila Stocha, to jakby trzeba rozpoczynając te przygotowania, jakby wyznaczać takie główne cele. Nie jakby bym powiedział, atakować, próbować zaatakować kryształową kulę. Kamil to już wygrał, a biorąc pod uwagę intensywność
ilość tych fenomenalnych skoczków. Taką właśnie kryształową kulę jest ciężko wygrać, a Kamil Stoch jakby powinien skupić się na takich, bym powiedział, celach. I mam nadzieję, że je zrealizuje w kolejnym, kolejnym roku. Najważniejsze jest to, że czuje tą radość, że jakby chce dalej skakać, chce stawać się coraz lepszy. No i ja właśnie liczę, że Kamilowi Stochowi to się uda, bo po tym sezonie mam lekki niedosyt. No i powiem, przyznam Wam szczerze tutaj, gdy ten sezon się zaczynał i gdy Kamil się kręcił powoli, step by step, w okolicach podium, pamiętacie, gdy miał taką serię, że był bardzo długo w tej topowej dziesiątce, to jednak sądziłem, że uda się w tym sezonie. Niestety nie udało się, mówi się ciężko, ale wierzę, że Kamil Stoch jakby dopnie swego i ten przyszły sezon będzie lepszy. Ten oceniam na 4, że to był dobry sezon. Kolejny zawodnik, Paweł Wąsek, 31. pozycja, 19-krotnie punktował, znajdował się w topowej 30. Także warto podkreślić, że to był jego życiowy sezon. Początek tego sezonu miał udany, skakał daleko. W pewnym momencie był naszym czwartym zawodnikiem. Następnie Aleksander zniszczył, doskoczył do niego i ten doświadczony skoczek w podobnym wieku, jak właśnie Żyła, zaczął fenomenalnie skakać. To właśnie Aleksander pokazał, że w sporcie, w skokach narciarskich warto być cierpliwym, powoli wskakiwać na ten sam szczyt. Dawid Kubacki jest takim przykładem, zawodnikiem, który dopiero, no jeżeli chodzi o tych naszych mistrzów z tego złotego pokolenia, no zdecydowanie później jakby pokazywał tą swoją klasę. No pamiętacie, Stok, Żyła, Kot, ci zawodnicy wcześniej skakiwali na podium, wygrywali, a Dawid Kubacki powoli, powoli, powoli i aż w pewnym momencie stał się tym numerem jeden naszej kadry. I tutaj Aleksander zniszczał, pokazuje, idzie podobną drogą, którą podążał Dawid Kubacki. Ja uważam, że jeżeli chodzi o zniszczoła, to jeszcze to jakby to nie jest jego limit, jego możliwości. Uważam, że następny sezon również może być zdecydowanie lepszy. To Aleksander Zniszczoł i Bresadola to dla mnie tacy dwaj zawodnicy, którzy w tym sezonie mnie najbardziej oczarowali i zaskoczyli, no bo reprezentant Włoch w porównaniu do zeszłego sezonu poczynił niesamowity postęp. Podobnie jak Olek potrafił właśnie no, skakać daleko, dużo punktować wielokrotnie, znajdować się w topowej 30 dla Włochów, którzy jakby pamiętają te wyczyny Roberto Ceccona, taki dobry sezon w wykonaniu Bresadoli, to jest pewnego rodzaju takie światełko w tunelu. Jeżeli chodzi tutaj o pozostałych skoczków, no to tutaj następny w klasyfikacji Jan Habdas, 44. pozycja, czyli ten jeden z, bym powiedział, takich młodych przedstawicieli tej nowej naszej generacji, ten nastolatek w przyszłości ma zastąpić tych naszych mistrzów i zdobył medal na Mistrzostwach Świata Juniorów. Także warto podkreślić, że w Raszynowie i jeszcze w kilku konkursach zaprezentował fenomenalną formę, pokazał, że ma niesamowity potencjał, zdobył cenne doświadczenie właśnie w Planicy w czasie turnieju czterech skoczni. Ja uważam, że to wszystko jakby zaprocentuje w przyszłym sezonie. Powoli Tumbichler będzie tego zawodnika jakby wprowadzał. Także tutaj trzeba podkreślić, że następny w kolejności Tomasz Pilch. Po tym zawodniku ja więcej się spodziewałem, że będzie zdecydowanie lepiej punktował, no ale także zdobył te ważne doświadczenie. Wiadomo, że Juroszczyk, który miał problemy z plecami, Pilch i Habdas to przyszłość naszej kadry i ci zawodnicy powoli jakby będą, bym powiedział, na tym szczycie wdrapywać się. Przykład Zniszczoła, także Kubackiego, Żyły pokazuje, że trzeba być konsekwentnym, zdobywać punkty, ale ja bardzo chciałbym, żeby na przykład Habdas w przyszły sezon miał taki jak Szufenik. To tak uważam, że jakby powinniśmy już jednak, jeżeli chodzi o te polskie skoki, no trochę to zmienić, żebyśmy tak długo nie czekali na kolejne zdobycze punktowe. Stefan Kula i Maciej Kot. Stefan Kula zdobył 4 punkty w tym sezonie. Uznał, że kończy karierę. No pewna epoka się w pewnym momencie kończy.
No i ten skoczek z rocznika 86 zdecydował się na zakończenie kariery. Chciałbym, żeby dołączył do sztabu Tomasza Tumbichlera. W pewnym momencie ta łezka się kręci wokół, że ten skoczek jakby zdecydował się zakończyć karierę. Nagrywałem o nim odcinek. Zapraszam do obejrzenia tych wszystkich, którzy jeszcze nie mieli okazji obejrzeć odcinka o Huli. No i właśnie Maciej Kot, który był tym 10. Polakiem, który punktował, pamiętacie, jak zdobywał punkty w Rasnowie. No ja liczyłem na to, że jakby pod wodzą Tomasza Tumbichlera ten skoczek no wróci do tej fenomenalnej dyspozycji, że jakby z tej kadry B doskoczy do Tomasza Tumbichlera. No niestety, kolejny raz jakby Kotowi się nie udało wrócić do tej fenomenalnej formy, ale przykład Wellingera, tego 27-letniego skoczka, który był trapiony przez kontuzję, mistrz olimpijski w pewnym momencie jakby no, wylądował w tej trzeciej lidze, bo skakał w Fiskapie, potrafił się odbudować i wskoczyć na ten wysoki level i zdobyć medal na mistrzowskiej imprezie, więc to jest pewnego rodzaju inspiracja dla Kota i mam nadzieję, ja cały czas wierzę w tego zawodnika. Pewnie wielu z was już jakby na tym zawodniku postawiło krzyżyk, ale Kot, przecież pamiętacie czasy Tomasza Stefana Hongachera, wtedy potrafił wygrywać, potrafił wskakiwać na podium. Moi drodzy, był członkiem drużyny, która zdobywała brązowy medal na Igrzyskach w 2018 roku, czyli ten skoczek potrafi skakać. A wiecie, jakie są skoki narciarskie? Skoczek skacze zdecydowanie gorzej, popełnia błędy, a nagle coś tam w tej głowie przeskoczy, jak mawiał Brzęczek, tu takie nawiązanie do piłki nożnej i skoczek zaczyna wygrywać, a że ma potencjał, no to pokazały tamte lata, kiedy potrafił zdobywać, kiedy zajmował wysokie lokaty. Ja w tego zawodnika wierzę. No i to podsumowanie tutaj, zanim przejdę do podsumowania kadry Tomasza Tumbichlera, warto powiedzieć o zawodnikach, którzy mnie rozczarowali z tych takich zagranicznych, Lindvik i Geiger. To są tacy zawodnicy, którzy mnie in minus rozczarowali. Lindvik, jakby ten mistrz olimpijski w zeszłym sezonie oczarowywał nas. W tym sezonie nawet skakiwał na podium. Wydawało się, że będzie próbował jakby, no, będzie rywalizował z Granerudem, będzie jakby drugim zawodnikiem kadry Sztekla. A tu się okazało, że jakby po zdobyciu tego medalu olimpijskiego, gdy został złotym medalistą olimpijskim, następny sezon miał fatalny, rozczarował mnie. To był taki zawodnik, który się nie kwalifikował czasem do tej topowej trzydziestki. W kwalifikacjach przesadzał, skakał poniżej możliwości, a to jest zawodnik, który no ma potencjał na to, żeby się bić o wygrane regularnie w Pucharze Świata. Największe rozczarowanie, no i także Geiger, który jakby w porównaniu do zeszłego sezonu zanotował spadek, no bo wypadł z tej topowej, bym powiedział, no dziesiątki. Miał takie przebłyski, potrafił skoczyć na podium, potrafił zdobyć medal na mistrzostwach świata, ale biorąc pod uwagę poprzednie sezony, no to skakał tak w kratkę, no i on mnie bez dwóch zdań rozczarował, a jeżeli chodzi o naszą kadrę, to Jakub Wolny, bo ten zawodnik przecież wygrywał latem, skakał fenomenalnie, Tomasz Tumbichler pokładał w nim ogromne nadzieje i wydawało się, że Wolny będzie w tej naszej kadrze jednym z zawodników kluczowych, a skakał fatalnie. Tomasz Tumbichler mówi o tym, że to jakby wszystko zależy od głowy, że kwestie psychiczne spowodowały, że ten zawodnik jakby w tym sezonie nie był w stanie pokazać pełni swojego potencjału. No i to jest jedno z głównych zadań Tomasza Tumbichlera, sprawić, żeby Wolny jakby wrócił na ten poziom, kiedy za czasów Hongachera potrafił nas zadziwiać i miał takie konkursy, kiedy kręcił się wokół podium, czy w zawodach drużynowych, gdy w Pucharze Świata wskakiwał na podium z liderami naszej kadry. Tego zawodnika cały czas nie można skreślać, trzeba pamiętać, że ma potencjał. Jeżeli chodzi o Tomasza Tumbichlera, ja oceniam bardzo dobrze postawę tego trenera. Pamiętacie, jak rok temu
Właśnie Austriak został szkoleniowcem naszej kadry. Ja wierzyłem w tego szkoleniowca, że odbuduje naszą kadrę, że przywróci tych naszych mistrzów i że kilku zawodników zacznie punktować. I to się wszystko potwierdziło. Niektórzy z Was byli, jakby bym powiedział, no nie do końca wierzyli w tego trenera. A ten trener, tak jak Wam tutaj powiedziałem, w sumie biorąc pod uwagę te zawody indywidualne i także drużynowe, 21 razy staliśmy na podium. Dawid Kubacki został odbudowany, liderował, walczył o wygraną turnieju czterech skoczni. Piotr Żyła wrócił na te właściwe tory. Kamil Stoch skakał zdecydowanie lepiej w porównaniu do zeszłego sezonu i tej końcówki Doleżala. Trzech mistrzów zostało odbudowanych. Tutaj właśnie Wąsek rozgrywał fenomenalny sezon. Doskoczył z kadry B. Habdas, Pilch, Juroszczyk, tych kilku zawodników pokazało się, że są przyszłością naszej kadry. Na in minus na pewno właśnie Wolny, tak jak Wam mówiłem. To też mi się podobało, że Austriak potrafił w pewnym momencie wyciągać wnioski. Pamiętacie, że była sytuacja taka, kiedy mieliśmy ten kryzys, już przestaliśmy tak wygrywać. Wtedy jakby po zawodach na skoczni w kul Tomasz Tumbichler jakby wszystko wziął na siebie, powiedział, że błąd popełnił, wprowadził korekty i na Mistrzostwach Świata mieliśmy medale, zwycięstwa. Później w tej dalszej części sezonu no, także mieliśmy wygrane Dawida Kubackiego, coraz lepszą formę, ale zniszczyła. Wąsek powrócił, znów zaczął punktować. Piotr Żyła także potrafił wskoczyć na podium po tej chorobie, więc to był sezon bardzo dobry. Czwarte miejsce w tym Pucharze Narodów i to mi się podoba, że Tomasz Tumbichler jako ten młody trener ma pewnego rodzaju wnioski i teraz w tym drugim sezonie będzie się starał jakby to wszystko poprawić. To będzie dla tego szkoleniowca, bym powiedział, taki prawdziwy test, no bo zawsze łatwiej jest jakby do drużyny takiej rozbitej wejść, wszystko naprawić, a jakby no już jest pewnego rodzaju baza i tak jak właśnie Wam tutaj opowiadam, czekam z niecierpliwością na ten drugi sezon. Jestem ciekaw, jak Wy oceniacie ogólnie postawę skoczków Tomasza Tumbichlera, jaką ocenę byście wystawili temu szkoleniowcowi. Ja powiedziałbym tak szczerze, że na 4 plus w skali tej szkolnej, takiej od 1 do 6, postawiłbym 4 plus, nawet 5 minus. No, może jestem zbyt bardzo taki bym, no, nie, 4 plus, taka już ostateczna wersja, biorąc pod uwagę te całe okoliczności. Ten sezon, który miał różne zwroty akcji, czterech zawodników, których dominowało, jak w każdym roku były pewnego rodzaju takie bazy, takie momenty, co mieliśmy zdobywać i my jako nacja, która rozdaje karty, no, potrafiliśmy na tych głównych imprezach odgrywać główne role. Jeżeli chodzi o ten przyszły sezon, no to mam nadzieję, że tacy zawodnicy jak Habdas, Pilch czy inni młodzi jakby powoli zaczną zdecydowanie więcej zdobywać tych punktów niż teraz zdobywali. Na to liczę. No i z niecierpliwością czekam na sezon letni Grand Prix. To mi się podobało, że wyobraźcie sobie, że 18 aż nacji punktowało. Z jednej strony mówi się, że skoki narciarskie, z uwagi na to, że jest to taki wyścig technologiczny, że jest kilka tych nacji, które rządzą. No, wiadomo, Austria, Norwegia, Słowenia, Polska, Niemcy, jeszcze Japonia. A potem wszyscy są gdzieś tam z tyłu. No to wiadomo, że ten sport dużo kosztuje, ale to mi się podobało, że w tym momencie były momenty. Zawodnicy z Rumunii skakali, z Turcji, także do tego jeszcze z Bułgarii. No, mieliśmy dużo tych zwrotów akcji, i to jest właśnie coś pięknego. Jeżeli chodzi no, o popularność, to wiadomo, że ta popularność tych skoków w Polsce, w Niemczech, w Austrii, w Norwegii jest na ogromnym poziomie. Ciężko by było jakby propagować ten sport w
Turcji czy w Rumunii, żeby tamte skoki były na takim poziomie zainteresowania jak u nas, ale to zawsze w tym Pucharze Świata podoba mi się to i zawsze takim zawodnikom, którzy są no, z niszowych krajów, dobrze skaczą, zawsze kibicuję. No i także warto tutaj, to mi się podobało, że Simon Amman, który jakby ten sezon rozpoczął później, nie startował od samego początku, w tej końcowej fazie już jako zawodnik, który grubo jest po 40, potrafił daleko skakać, przyzwoicie zaprezentował się na mistrzostwach świata. To mi się wszystko podobało. Tutaj spoglądam na moje notatki, czy wam o wszystkim opowiedziałem, czy tutaj każdy punkt mojego szpigla poruszyłem. Tak, moi drodzy, w ten sposób podsumowuję te skoki narciarskie. Jestem ciekaw, jakie są wasze momenty tego sezonu, w jaki sposób zapadł wam ten cały serial, który oglądaliśmy przez te ostatnie 5 miesięcy. Napiszcie w komentarzach, kto was oczarował, a kto was rozczarował. Czekam na wasze flashbacki. Jeśli podoba wam się materiał, który tutaj zamieściłem, dajcie łapkę do góry. Zachęcam do komentowania. Jeśli możecie, to udostępniajcie moje materiały. Dzięki temu dotrę do szerszego grona pasjonatów i miłośników skoków narciarskich i innych dyscyplin. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, u mnie na kanale pojawią się materiały związane z polską ekstraklasą, z NBA, z polską reprezentacją. Postaram się właśnie w najbliższym czasie ten odcinek o koszykówce nagrać, bo dawno o Sochanie, o NBA wam tutaj nie opowiadałem, a w najlepszej lidze świata dużo się dzieje, coraz bliżej playoffów. No to tyle. Na tyle. No dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!